Cześć wszystkim, niedziela, Michu, gdzie jest stary Michu? Dobra, wracam, słuchajcie, 10 głupich rzeczy, które robimy podczas jazdy. Odcinek dydaktyczny, merytoryczny, edukacyjny, który nie jest grzanym kotletem, jeszcze go nie było na kanale, więc zapnijcie pasy i zróbmy to porządnie, dlatego że z wielu rzeczy nie zdajemy sobie nawet sprawy, jakie mogą mieć dla nas konsekwencje dla młodych kierowców, starych kierowców, kobiet, żon, mężów i wszystkich innych, czy naszych ukochanych bąbelków, dla których uśmiech jest bezcenny po prostu. Czy nawet ukochanych zwierzątek. Zatem, kochani, kciuk w górę na samym początku. To jest taka reakcja, że jesteście razem tu ze mną i to jest tylko jeden klik, a ja widzę wtedy, że jesteście. Komentarz zasięgowy, subskrypcja, żeby być na bieżąco. Zapinamy pasy i lecimy od bardzo prostej rzeczy. Zapraszam. Punkt pierwszy, jakże znany i lubiany przez nasze ukochane panie. I teraz pomyślmy sobie, co kobieta może robić za kierownicą? Zapytałem się mojej asystentki. Myślałem, że można poprawiać se rzęsy. Jadąc. Widziałem taki numer. Malować szminką. Okej. Okay. Poprawiać make-up. Okej. Okay. Robić paznokcie. Ja wszystko rozumiem. 2001 rok. Jeszcze mieliśmy Skodę Fabię. Siedzę sobie jako pasażer, miałem 16 lat albo nie pamiętam ile. I nagle w lusterku patrzę, może 17, Jezus, nie pamiętam ile miałem lat w 2001. 15. I nagle patrzę, auto jedzie, się nie zatrzymuje. Pani robi sobie oko i nie zauważyła, że jedzie do przodu i zrobiła BUM! Wyszła tak, z taką kreską. Drogie panie, matematyka. Jeżeli jadąc 100 km na godzinę, w ciągu sekundy pokonujecie 27,7 m, zatem jadąc 50 km na godzinę, przedzielcie sobie to na pół, zaokrąglimy do 28, będzie to liczba 14. 14 metrów, słuchajcie, chodźcie, pokażę wam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana, trzyna, czterna. 50 na godzinę. Jedna sekunda. Mam policzyć 28? Nie mam tu tylu metrów. Czyli razy dwa. To jest najgłupsza rzecz, jaką robicie za kierownicą i nie róbcie tego absolutnie, bo dobra, to będzie lekka stłuczka, bo przy 30 to będzie jeszcze mniejsza prędkość. Przy 25 to już będzie tylko 7 metrów. Ale tylko 7 metrów? Dziewczyny, zobaczcie. Ja wiem, że faceci was okłamują, co to jest 20 cm, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jak na sekundę w korkach przy 25 oderwiesz wzrok, przejedziesz tyle. To może być pieszy. Tu może być dziecko, tu może być rowerzysta, tu może być inny samochód. Po prostu tak nie robimy. Zatem płynnie przejdźmy do punktu numer 2. Aha. Nawet brałem udział w akcji PZU. Odłóż telefon. Kurczę, to ciekawe. Wyobraźmy sobie, w XXI wieku widzę nowe fury. Laska lub facet siedzi, albo ciężarówka, która też ma zestaw głośno mówiący, siedzi tak. Nie wiem, czy to jest jakiś problem, że jest przykurcz mięśnia, ale wyobraźcie sobie, że te samochody mają już zestawy głośno mówiące co najmniej od 2010 roku. Ja w Toyocie mam nawet radio, które też ma zestaw głośno mówiący i tu mam wyciągnięty mikrofon. Naprawdę w życiu jest łatwiej. Serio, w życiu jest łatwiej. Ba, jak już nie mam tego, to wykręcam sobie numer, klikam Enter, tu mam włożony telefon i klikam głośniczek. Kurde, wiecie co? Ludzie mówią, że mnie słyszą. Słuchajcie, ta sama sytuacja. Jedna sekunda, 27 metrów. Jadąc 140 na godzinę na autostradzie, a bardzo często widzę takie numery, niestety, odrywając wzrok na sekundę, 40 metrów może być przebite. No, przesadziłem. Niecałe. Kolejna rzecz w tym punkcie. Pomijam to gadanie przez telefon, co trzeba mówić. Wy non-stop siedzicie dzisiaj, już nie piszecie SMS-a, tylko jeszcze do tego messengerujecie, co lepsi grają, co lepsi robią coś. Ja nie mam nic przeciwko, że wy sobie gdzieś na chwilę coś nawigację ustawić. Coś trzeba. Ale absolutnie, czy w XXI wieku naprawdę dalej warto poświęcić czyjeś życie, a szczególnie kierowcy ciężarówek, to do was case. Zauważyłem, że wy macie taką manię. Ja nie wiem, czy was boli już coś po tej długiej podróży, ale serio są zestawy głośno mówiące. Serio, można nawet tutaj, kiedyś pokazywałem w gadżetach, taki zamontować. Parę złotych kosztuje. Sto parę, jak nie masz. To jest głupie. Ale bardziej głupie będzie punkt numer 3. To, co powiedziałem, jest głupie, ale dodatkowo w punkcie drugim jest też zagrożone z artykułów kodeksu ruchu drogowego. Ale co w tej sytuacji? Producenci tak nawalili elektroniki w naszym samochodzie, że pół biedy, że nie gadasz przez telefon. Ustawienie czegoś podczas jazdy, spoko, możesz wejść sobie w media, proszę, mamy kolejne menu, a wiesz, sprawdzę sobie pojazd, to wszystko możesz zrobić podczas jazdy. Czy to nie obserwuje naszego wzroku od? Zobaczcie, ile funkcji, a to jest naprawdę
podstawowo już dzisiaj, co nas interesuje, możemy dźwięki, klimatyzację, użytkownicy, sklepy, możecie informacje, oferty, co tam pan sobie zażyczy, jakieś działania serwisowe. Wszystko w tych cholernych nowych samochodach jest. I to wszystko jest dostępne w 90% podczas jazdy. Dla mnie po prostu szał, jeżeli chodzi o możliwość odtwarzania wideo, kiedy producent samochodu zakazuje już odtwarzania wideo podczas jazdy. Nie, no ja rozumiem, to jest mądre. Zatem nie dawaj obsługiwać wszystkiego z tego wielkiego tabletu. Aha, nie da się, ty. Przecież ta Skoda jest jedną z ostatnich, które ma pokrętła. Wiecie czemu? Bo żeby zmienić klimatyzację i zmniejszyć nawiew w nowych samochodach typu Octavia i tak dalej, wszystko będziecie mieli na ekranie. To jest dopiero głupota XXI wieku. Niby są zabezpieczenia. Niby są line assisty i te wszystkie radary, które widzą przeszkody, ale nie sądzicie, że nawalenie tej całej elektroniki, no niby tu coś przenieśli na kierownicy i tak dalej, ale możliwość tego tutaj robienia, to nie jest problem. Jakby ustawienie czegokolwiek, ludzie jadą, ja widzę bardzo często też, nie wiem jak wy, i widzę, że... Czym to się różni od telefonu przy uchu? Ale to już nie jest karane. Dobra, to nie jest ekstremum. Ekstremum to bym miał jeszcze telefon przy ręce, ale wyobraźcie sobie, że picie, jedzenie, palenie, nie zawsze każdy umie to ogarnąć i ja jestem osobą palącą akurat i nie będę tego ukrywał. Pijącą, jedzącą też, jak każdy z nas. Natomiast czasami ekstremum dla mnie to jest, jak widzę gościa, który jedzie i jeszcze mnie wyprzedza, a on je całą zapiekankę i jeszcze patrzę, że mu tu kapie i w ogóle. Jakby, czy naprawdę twoje życie jest warte tej jednej minuty, żebyś się zatrzymał, czterech, żebyś zjadł. Picie nie jest złe. Gorzej, jak widzę rzeczy, które sam kiedyś zrobiłem, będąc młodym kierowcą. Tworzyłem sobie butelkę coli, trzymałem na kierownicy, po czym nagle stwierdziłem, że muszę mieć manewr do wykonania i obkręciłem całą kierownicę z otwartą butelką. Nie wiem, może tylko ja sobie tak głupi mi się zdarzyło, ale gdzieś się zamyśliłem. I to powoduje, że jedzenie, picie podczas jazdy zaburza nam pewną percepcję i pewną ocenę sytuacji na drodze i może spowodować jak zwykle jakąś tragedię. Z paleniem też jest różnie, dlatego że ja cenię sobie na przykład moją Toyotę, bo mam popielniczki wszędzie, nie muszę pajacować i tak dalej. Ono też jest czynnością, która w jakimś stopniu nas rozprasza. A co dopiero, kiedy gorąca kometa spadnie nam na kolana? Ci, co palą, to wiedzą, co to znaczy. Albo tutaj gdzieś tam spadnie jakiś ten. Nie do końca jest to rzecz, za którą siebie też powinienem ukarać, ale nie do końca jest to rzecz, którą wszyscy ogarniają i powinni robić. I czy to jest koniec w tym punkcie? Nie. No! Dlatego, że jeszcze gorszą rzeczą, według ostatnich badań, jaką można zrobić, to jest jechanie ze szczochem. Jechanie z potrzebą fizjologiczną i przytrzymywanie jej do granic możliwości. Kto nie miał tak, że już po prostu jechał tak? Serio! Nikt cię nie zabije za to, że na drodze krajowej zatrzymałeś się i zjechałeś kawałek do lasu. No trudno. Serio, wolałbym dostać mandat niż rozpieprzyć sobie pęcherz lub siebie. Już wtedy nie myślisz, jesteś tak wykręcony, że... Faktycznie, jeżeli patrzę na telefon przy uchu, a potrzeba fizjologiczna jeden lub dwa, to powinno być zakazane, jeżeli nie jest potrzebą fizjologiczną numer dwa. No wyobrażacie sobie, kto tak nie miał? Stasiu, miałeś tak? Nie? Ja znam, co tam? Absolutnie tak nie miałeś, przyznaj się. No, szczocha tak, no, ale jedynka, dwójka, to naprawdę, ja wiem, że są ludzie, którzy gdzieś mają jakieś obiekcje, ale kiedy masz te obiekcje, żeby się zatrzymać na publicznej stacji, to przypomnij sobie, że deski klozetowe są robione w ten sposób, że są antybakteryjne, a najbardziej bakterionośnym jest papier. Trochę mądrych rzeczy. A z drugiej strony to znowu jest twoje życie, bo możesz sobie zrobić krzywdę, bo tak naprawdę mało się skupiasz na tym, co robisz na drodze, tylko skupiasz się na tym, żeby nie nawalić na siedzenie albo nie obsikać siedzenia. A kolejna rzecz to twoje zdrowie. Chyba nie będę musiał tłumaczyć, to nie jest kanał medyczny, ale tak, przytrzymywanie nie jest zdrowe, a to robimy notorycznie. Ja to zauważyłem po swoich współzałogantach, a robię 100 parę tysięcy rocznie, jak nie ze 130. Czym jest car vertical? I teraz nie ma znaczenia, czy samochody są w twoim DNA, czy pływają w twojej krwi, czy są tylko środkiem przymusowym do transportu, żeby zabierać je z punktu A do punktu B. Poznanie i rozumienie prawdziwej historii samochodu nigdy nie było prostsze w tym momencie, czyli tutaj przychodzi nam car vertical ze swoją usługą, który zmienił się dla was i teraz nie musisz być ekspertem, żeby wybrać
zbadać lub sprzedać samochód. Nowe, ulepszone raporty od Car Verticala są bardzo przyjazne i informacyjne, a w przyszłości będą zawierać nowe funkcje, których nigdy, ale to nigdy nie widział. Generalnie jest to portal, gdzie jeżeli chcesz kupić sobie samochód używany, wbijasz numer VIN tego samochodu i on Wam pokazuje, czy miał uszkodzenia, kiedy miał uszkodzenia, za ile miał uszkodzenia, ewentualne zdjęcia, przebiegi samochodów. I to raczej tyczy się grupy samochodów, takich, wiecie, do 15 roku życia byłoby najsensowniej, kiedy już się scyfrowało i skomunikowała ze sobą cała ubezpieczalnia, różne firmy. I tutaj warto powiedzieć o korzyściach, bo przede wszystkim korzyść jest taka, że to jest środek pomagający, on za Was nie kupi samochodu, ale Wy na pewno nie wbijecie się na minę. I ja o tym najlepiej wiem, w momencie, kiedy kupowałem tego Mustanga dla Mubi, bo żeśmy się naoglądali kilkadziesiąt samochodów, a raportów kupiliśmy kilkanaście i naprawdę niektóre, te co są wystawione, wołały o pomstę do nieba. Po wspawanych świadkach, po dachowaniach, po braku przodu i różnych, różnych rzeczach. A na koniec nie zapomnijcie o zniżce, którą dla Was przygotowałem. Jest to kod M4K. Macie 10% zniżki. Nie trzeba wchodzić w żadne linki. Wystarczy przy finalizacji. Kiedy będziesz jednak kupował ten raport, pokaże Ci się okienko kod voucher i tam wpisujesz magiczny skrót M4K. Nic więcej. Proste. Link w opisie. I za to wbija Wam się rabat, a to się Wam na pewno przyda. Co jest nie tak na tym obrazku? Spanie w samochodzie. Nieraz widzę, że ktoś próbuje spać w aucie. To nie jest problem. Nie jest problem. Ale nieraz widzę przekładania pasów. Nieraz widzę, że już jest ta pozycja tak dziwna. O, taka. I w tym momencie oczami wyobraźni widzę moment, w którym jest wypadek. Jest związany ze mną. I ten pas ucina, przecina Ci głowę. Głowa Ci odpada. Pasy bezpieczeństwa w samochodzie, tylne, przednie, są stworzone w ten sposób, aby w razie wypadku przytrzymać nasz tułów z przodu jeszcze, żeby utrzymać od uderzenia w poduszkę, aby dać nam szansę przeżycia. Ludzie bardzo często robią jakieś kombinacje, przekładają ręce, rozpinają te pasy i wtedy jesteś pociskiem bezwładnościowym, który tak naprawdę może zrobić krzywdę wszystkim dookoła. Bo bardzo często jest wiele wypadków, w których zginęło ileś osób, ale okazało się, że nie zginęliby. Czwórka miała zapięte pasy, jeden nie. To ten jeden podczas dachowania i wszystkiego innego zabił wszystkich innych. Spanie w samochodzie nie zawsze jest tak jak tu. O. Trzymasz sobie głowę, leci. Nie ma problemu, nie? Ale możecie sobie kupić takie coś, kołnierzyki, że sobie tą głowę położysz. Natomiast nie kombinujcie. Nie ma kładzenia się, nie ma jakiegoś dziwnego przekręcania się, kombinowania z pasami. To już faktycznie, jak chcesz kombinować z pasami, tym bardziej na przednim siedzeniu, to już miej ten niezapięty pas. Dlaczego? Bo przynajmniej poduszka powietrza nie odpali, bo będzie widziała, że jesteś niezapięty. Tak to się komunikuje. Przynajmniej poduszka Cię nie zabije. Natomiast jeżeli śpimy w samochodzie, to zróbmy to z głową. A wiesz, kto jest za to odpowiedzialny? Ty, jako kierowca. Bąbelek, jego bezcenny uśmiech. Warty wszystko. To dla bąbelków. O. Jak wozicie bąbelki? Jak ja widzę, że Wam się nie chce założyć pod dupka, bo jedziecie tylko kawałek, bo dziecko już nie wymaga fotelika, ale wymaga podwyższenia. Jak ja widzę, że ludzie nie umieją totalnie stosować się do zestawów wpinania fotelika typu ISOFIX, że ludzie nie wiedzą, w którą stronę wozić dziecko, a przecież nie tak dużo trzeba. Wystarczy spojrzeć czasami na naklejkę, która tu jest. Nie trzeba mieć instrukcji pojazdu. Wystarczy poczytać naklejki. Wystarczy zobaczyć, jak wyłączyć poduszkę powietrzną, zdezaktywować, bo ona nie spełni tego działania, kiedy jest w tą stronę dziecko. Zrobię kiedyś obszerny odcinek o tym, jak się mocuje, jak się przewozi. Nawet Stasiu gdzieś tu możesz wyrzucić, to też w tej Skodzie było. Dobrze, zatem jeżeli patrzymy o nosidełko, czyli do 24 miesięcy, przede wszystkim pierwsza sprawa. Nie tak, nie? Bo nie, tylko tak. Kolejnym mitem jest mówienie, że kiedy jedziemy i mamy bąbelka naszego z przodu obróconego w ten sposób, czyli najprawidłowsza pozycja, to nie musimy wyłączać poduszek przednich. Musimy. Pamiętajcie, że jak widzę te dzieci luzem latające sobie, skaczące po aucie i tak dalej, ja wiem, że chcecie jak najlepiej, żeby uśmiech bąbelka był najważniejszy. Ale jak widzę matkę, a nie matkę, matkę, która zrobi wszystko, żeby bąbelek tylko dał jej spokój, i te dzieci luzem biegające 3-4-letnie po tym samochodzie, to się zastanówcie. Bo w razie wypadku dziecko ważące 8 kg, kiedy wyhamuje z prędkości 80 km na godzinę na dystansie metra, zamienia się w pocisk, który jak tu będzie nieprzypięty albo źle zamocowany z tyłu, nie będzie miał poddupka, który może Wam wyfrunąć, uderzając w przednią szybę,
przebijając ją na waszych oczach i wyfruwając kilkanaście metrów do przodu przed autem. I wtedy już nie będzie uśmiechu bąbelka, okej? Okay? Po prostu włącz myślenie. Eps, taki mały off-top, ale posłuchaj go uważnie. Słuchaj, ja wiem, że to jest przykry obowiązek, że co roku musisz ubezpieczać ten samochód, ale wyobraź sobie, że ten przykry obowiązek możemy zamienić w mały zysk dla ciebie i dużą korzyść. Po pierwsze, zastanów się, gdzie ubezpieczasz auto. Nie chodzi o ubezpieczalnię, tyle o instytucję. Pamiętasz, jak kiedyś sprzedaż wychodziła z offline'u do online'u i ceny spadły? Tak samo jest w przypadku ubezpieczeń. Pojawiły się takie firmy właśnie jak Mobi, która jest porównywarką ubezpieczeń, oferuje masę ubezpieczalni, a ty wchodzisz i możesz sprawdzić sobie tak, wpisujesz dane swojego pojazdu i zaczynasz poprawnie wypełniając, klikać. Mówi sobie, wylicza dla twojego auta składkę i układa ci ją ofertą od najtańszej do najdroższej. I gdzie jest haczyk? Przede wszystkim jak spojrzysz na najtańszą ofertę, może się okazać, że to, co twój agent oferuje, no jest troszeczkę droższe. Dlaczego? No chociażby dlatego, że on musi z czegoś żyć, zarabiać, mieć prowizję, więc on szuka sobie najkorzystniejszej oferty dla siebie, też prowizyjnie, no bo on też musi mieć na chleb. Więc tam w Mobi będziesz miał już bez takich rzeczy to zrobione. Kolejna bardzo ważna rzecz. Gdy zdecydujesz się pierwszy raz na zakup takiej polisy właśnie przez ten link w opisie, przez Mobi, to 150 zł wraca na twoje konto w ciągu kilkunastu dni. To dobrze? To bardzo dobrze, ale to nie koniec, bo ten system, o którym powiedziałem na początku, że jeszcze możesz zarobić, to jest drobny system polecania. Dostajesz link promocyjny i ty polecając ten link znajomym, jeżeli oni zdecydują się na zakup polisy też z Mobi, a nie jest to trudne, jak sam sobie sprawdzisz, to za każdą taką osobę dostajesz 50 zł. Do 2000 zł możesz uzbierać. Czy warto? A to już sobie sam określ. Skoro my ubezpieczamy sobie auta już od 3 lat, to znaczy, że może jednak warto. Spróbuj, nic cię to nie kosztuje. To naprawdę jest za darmo. Hurake dogs out! Pieski małe dwa. No jak? Przecież luzem się je wozi. No przecież. Przecież piesaciak chce. No nie. Są specjalne przypięcia, specjalne szelki, specjalne mocowania dla psa. Jeżeli ty jako jego właściciel, pan i władca, przyjaciel, nie zadbasz o to, żeby go nauczyć i przyzwyczaić, to wiesz co? Nie woź go samochodem. Jak widzę wożenie w bagażniku nieprzypiętego psa, wożenie na siedzeniach bez żadnego zapięcia, to dalej mam wrażenie, że może dojść do sytuacji, w której ten pieseczek przy uderzeniu robi habarui, to dalej jest 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilogramowy pocisk w razie wypadku, w razie durnej stłuczki. Czemu durnej? Bo wiesz, durna jest wtedy, kiedy przy 25 km na godzinę zgięła się po prostu blacha. No durna sprawa wyszło. Nikomu nic się nie stało. I nikomu by się nic nie stało. Durna jest wtedy, kiedy przy 25-30 km na godzinę nagle widzisz, gdzie jest pies. On leży tam pod siedzeniem się złamał. Biedny faficzek. I jak widzę te pieski skaczące z tyłu tak luzem, bez szelek i przypięte do niczego, a jest naprawdę dużo systemów i rozwiązań, które możecie sobie kupić wszędzie, żeby na Allegro wejść i znaleźć. W Google wpisać. Pomyślcie o tym, że wasz czworonóg też chciałby żyć. W razie kolizji, nieprzypięcie go jest dość złym pomysłem. Wożenie bardzo dużego psa na dużych trasach też jest złym pomysłem. Mój duży pies po wsi, po lesie jeździ z tyłu. Waży 90 kg, dlatego jest w kombiaku. Diabła po prostu nic. Ale na trasę trzeba go już przekładać do przodu. Pokazałem wam, jak to się montuje. Tutaj macie odcinki z Bobem. Są specjalne nawet maty na to, do wożenia tych psów i tak dalej. Więc pomyślcie, czy nie warto? No owszem, ktoś mi powie, że hipokryta, bo po lesie, po wsi jeździsz z psem w ten i w ten sposób. No tak, ale to tylko po lesie, bo się nie da inaczej. Na długie trasy męczymy się i przekładamy go do tyłu. Niewiele osób zastanawia się i chcieliście, żebym kiedyś zrobił odcinek, było to dla mnie niewykonalne, ponieważ nie mam takiego placu, żeby z taką prędkością rozbić auto, ale to wy chcieliście, żeby pokazać ludziom, jak, ale to już pokazano w ogóle kiedyś w telewizji, jak działają bagaże źle zabezpieczone podczas wypadku, kolizji z dachowaniem i tak dalej. Wiecie, że wszystko w bagażniku, co się znajduje, zamienia się w pocisk o jakiejś wadze. Myślicie, że dla beki producent robi wszelkiego rodzaju uchwyty, wszelkiego rodzaju drugie podłogi i inne rzeczy? No nie. Myślicie, że dla beki macie chociażby takie rzeczy, jak taki rzep, który nam coś tu przytrzymuje? Nie. Myślicie, że dla beki dają nam takie siatki, które się mocuje właśnie tu, czy nawet rolety specjalne, czy tą roletę finalną, którą zaciągamy, no żeby nam nie ukradli czegoś z bagażnika, nie do końca. Żeby podczas dachowania jakkolwiek wyhamować
te wszystkie rzeczy. Generalnie zasada jest prosta. Praktycznie zero luźnych przedmiotów w samochodzie, które mogą zrobić nam krzywdę. Jasne, że papierek nic tam nie zrobi. Ale już butelka szklana, jeżeli możesz, to wepchnij ją za oparcie fotela z tyłu, jakąś kieszonkę. Załóż sobie ten śmietnik, co kiedyś pokazywałem też w gazetach dla dużych chłopców. Ale bagaże w waszym bagażniku zawsze starajcie się jakoś zabezpieczyć. Zawsze jakaś ta roleta musi być. U ciebie jest, jest. Jakby po to, to ten producent daje. Kiedy jedziecie w daleką podróż, najgorsze co robicie, i to nieraz widziałem, to macie dotąd zapchanych bagaży. Tutaj zagłówki jakoś wam trzymają, a reszta jest poupychana tak rękami. Istnieje coś takiego, poza instytucją rozwodu, jeżeli wasza druga połowa po prostu nie umie się zapakować. Jeszcze jak bagażnik dachowy, a ostatnio widuję bagażniki dobudowywane tu z tyłu. Pomyślcie nad tym, bo może stać się naprawdę krzywda. Punkt ostatni. Niestety możecie mi zarzucić, pojawiła się nieraz u mnie w odcinkach, ale jeżeli mogę tylko o niej powiedzieć, a dalej trwa sezon wakacyjny, w sumie wrzesień też jest tym sezonem wakacyjnym, to o niej powiedzmy sobie szczerze, ale ty masz syf w aucie łysy, trudno. Wróciłem z bardzo dużej imprezy motoryzacyjnej i nie zdążyłem posprzątać, nagrywam to dla was. O, tu byłem. O, i w przyszłym roku będę się pojawiał na wielu imprezach motoryzacyjnych dla was. Znaczy, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli organizatorzy będą chcieli. Za wysoki jestem. Słuchajcie, ta rzecz... Dobra, wrzuć tu scenę z Sandrą, będzie ładniejsza niż te krecie nogi z Pokemony skarpetki. To jest rzecz, o której nie muszę mówić, po prostu jej nie róbcie. Nawet przypięty pasami. Mój przyjaciel, chirurg ortopeda, który jest dobry w swoim fachu, raczej by tego nie poskładał. A ty do końca życia będziesz chodzić, w najlepszym przypadku, jeżeli będziesz chodzić, jak kaczka. A to ty jako kierowca jesteś odpowiedzialny za pasażera. Pasażerka się stawia? To wiesz co? Zatrzymaj się. Otwórz drzwi. Grażyna! Proszę, 400 km do celu. Won! Co to jest za pieprzenie, że bo nie chciał zdjąć? No nie, nie kładzie się. A wy, którzy tak robicie, puknijcie się w czoło. Bo to ta druga osoba potem ma wyrzuty sumienia, bo to ona była Andrzejem, czyli dowódcą czołgu. Pomogłem, podobało się, ładnie Stasiu wyilustrował. Dziękuję. Jeszcze raz, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Wszystkie linki macie w opisie, a szczególnie do strefy Fixero, gdzie jako adepci sztuki mechanicznej, zaczynający, profesjonalni i tak dalej, przygotowaliśmy dla was całą strefę M4K Garage, gdzie możecie kupić chociażby wyposażenie warsztatu dla laika, profesjonalisty, bardzo profesjonalisty, poradniki dla was tam nawet piszę, są w wersji pisanej, czyli nie mówionej. Możecie z tego skorzystać, po prostu wejdźcie w link w opisie do Fixero i zobaczcie, bo tylko tam znajdziecie naprawdę w atrakcyjnych cenach, a już od września połowy albo października wracam do was z okazjami na Fixero, czyli najtańsza rzecz typu walizka i tak dalej, którą na daną chwilę w małym nakładzie możecie kupić właśnie w tym miejscu. Trzymajcie się, cześć!